No hej, witam was kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony. Słuchajcie, po nitce do kłębka, to jest nasze dzisiejsze zadanie. Zobaczymy sobie, z czym ono się je. Czekajcie, co to jest? Przyprowadź swoje dziecko do ochranki Mirabelii, nauczymy je czytać, pisać i rachować. Olać was. Strażnik. No ja chcę... Potrzebuję klucza? Rozmawiać z zarządcą. Nie lubimy tu włóczęgów. Ja w sprawie ogłoszenia. Ponoć szukacie kogoś, kto pozbędzie się potwora. A tak, nadzorca Lundię wywiesił. Jakaś bestia nawiedza przedmieścia i morduje ludzi. Strach wyjść z domu po zmroku. A wy oczywiście nic nie zrobicie, mimo że jesteście wojskiem, nie? So fucking brilliant. Dobra. Może na nią zapoluję. Chciałbym porozmawiać z nadzorcą. Kiedy on nie przyjmuje petentów? To czym właściwie się zajmuje? Z nadania Rady Miejskiej wydaje łachmaniarzom mąkę i kaszę. Znaczy się, nie osobiście ma do tego ludzi. Zaś on sam... nadzoruje. Czyli nic. W rzeczy samej. No dobra. Mam zamiar zapolować na tego potwora. To musisz się pośpieszyć, bo ktoś już się zgłosił. Inaczej. Ktoś widział potwora na własne oczy? Nie, tylko ciała. Bestia zawsze pojawia się w nocy i wybiera sobie samotne ofiary. Kiedy znaleźliście ostatnią ofiarę? Wczoraj w nocy zginął Hubert. Żebrak, ale porządny. Pozwalałem mu od czasu do czasu nocować w szopie. O, tam, po prawej. Eustachy jeszcze nie przyjechał po zwłoki. Leżą, gdzie je znalazłem. Eustachy. Eustachy Brzęczyszczykiewicz. Kto przyjął to zlecenie? Nie widziałem tego człowieka. Powiedzieli mi tylko, że znalazł się jakiś śmiałek. Mi się wydaje, wiecie co, że to może być tak, że... Bywaj. Że to po prostu będzie normalny ziomek, który sam próbował, że tak powiem, utłuc dane osoby i udawał, że jest w mieście jakaś bestia. Czekajcie, tędy może wejdę, co? Wyssano z niego krew, gdy spał. Wampir niższy. Wampir. No dobrze. To nie jest ludzka krew. Potwór był ranny. No, czyli nasza ofiara walczyła z nim, tak? Zapiszę sobie. Zobaczę, co ja tu mam. A, weźmiemy. O, tutaj. Tutaj też coś mamy, to sobie weźmy to. Ja może to komuś sprzedam. Fuck and shit. Butelka wody. Ta butelka wody to w ogóle tu jest niepotrzebna. To nie jest trop Garkaina ani Fledera, a więc Ekima. No to mówicie, że Ekima jest tutaj. No dobrze, już z jedną Ekimą walczyliśmy. Jak szukaliśmy... Kapłanem, to jest dopiero fucha. Takie dziwne trochę podejście miała. No, czekajcie, może ja sobie tu wejdę, co? Bo nie... przestaję widzieć. Te, na dupie też masz siwe? Tak, Fagasie, mam siwe na dupie. Nie gadaj, że wlazła do wody.
kurwa, że... No nie, no pod wodą raczej nic nie ma. No ale... Czekaj, to... Może mnie w bambuko chce zrobić po prostu? Nie kumam tego trochę. Przecież jawnie ślady prowadzą tutaj. Na dupie też masz siłę? Chyba, że coś przeoczyłem. Robotę muszę jakoś znaleźć. Chyba, że coś przeoczyłem. Nie wiem. No ale wątpliwe, żebym przeoczył. Kapłanem być. Co? Widzicie to, co ja? To jest chyba trumna. To jest chyba trumna. O! Nie, ale przynajmniej coś ciekawego. Nowy schemat rzemieślniczy. Fuck. Może w tę stronę gdzieś podbiegniemy. Bo skoro przynajmniej do wody weszła... Może gdzieś tędy? Od razu obczajmy sobie jedną rzecz. Co mi tu wpadło? Tylko to siodło. 40 wytrzymałości. No mam 45. Ale... czekajcie. Alchemia. To był miecz stalowy. Albo nie stalowy. Harpię mogę wyrobić, aczkolwiek to jest 37 level. Wartość, kurde, zawrotna. A, dobra, nie będę teraz patrzył. Zadanie przede mną czeka, nie. Albo mam poczekać do nocy, co? Chyba tak zrobimy, że poczekamy do nocy. Będzie najlepiej. Czy tak mi się wydaje? Wygląda na to, że był osłabiony i skradał się na brzeże. Ale i tak nic mi to nie daje. Skradał się na brzeżu. Opuścimy te kółko. Tam coś mi mignęło. Mignęło mi czymś czerwonym. No już mnie zaczyna to zadanie wnerwiać. W ten sposób może. No nie, no to mi nic to nie daje. Dawaj, dawaj, wyłaź stąd.
Tutaj kończy się trop. Poszukam śladów po drugiej stronie. Głupota nie boli, nie? Dobra, w dupie to mam cię. A kurde, no tak prostego zadania nie zauważyć. Tych tropów. Ja wiedziałem, że czegoś mi brakuje, no ale widzicie, nie podświetlało mi tutaj nic. Tutaj, tu. Truchła szczurów, bez jednej kropli krwi. A więc ekipa wyszła z wody. Poszukam nowych śladów. What the fuck? Kłem zaraz będzie użyty. Jest. Witaj, Lambert. Dobrze cię widzieć, wilku. Postanowiłeś polować w Nowigradzie? Nigdy nie lubiłeś tego miasta. Dalej go nie lubię, ale mam tu sprawę do załatwienia. Ty się podziewałeś, ziomeczku. Poszczęściło ci się na szlaku? Owszem, obłowiłem się w Lanexeter. Polowałem na giganta, który okazał się leśnym trolem, oraz na bandytów. Na bandytów? Transakcja wiązana. To twoja sprawa do załatwienia. To coś, w czym mógłbym ci pomóc? Być może, ale pomówimy o tym później. Chodź odebrać nagrodę, śpieszy mi się trochę. Powiedzmy, że należy ci się połowa, niech stracę. Dołączę do niego, chociażby z tego względu. Czekasz? Niech będzie, byle niedługo. Wiesz, gdzie urzęduje nadzorca? Tak, chciałem sobie tam pogawędkę z jednym strażnikiem. Do zobaczenia. Chociażby chcę tutaj przeszukać te wszystkie pierdółki. Skóra z białego wilka. Jakieś pierdołki takie. No mało tego było. Tylko żeby teraz znowu nie przedobrzyć. Będę musiał porządny taki czyściec zrobić w swoim ekwipunku. RW, luz, czy jakoś tak. Dobra, wiem, że dużo alkatestów teraz będzie. Jakichś składników alchemicznych. Co wbrew pozorom też się przydaje. Nieprawda? Prawda. Dobra, przestęp. Wszystko. O, jeszcze tutaj jest szafka. Temerska żytnia. Dobra, spadamy. Daleko nie mamy. Zrobiłem to niczym ninja. Rasowy. Dobra. Człapaj, Geralt, człapaj! Ciach, ciach, ciach. O, jest ten. Proszę bardzo. Chodźmy po nagrodę. I co? A jak myślisz? Zrobiliśmy, co do nas należało. Czas na zapłatę. Poczekajcie. Pójdę do nadzorcy i przyniosę nagrodę. Sami sobie poradzimy. Lepiej nie opuszczaj posterunku. Hmm.
Co racja, to racja. Chodźcie. To było takie proste? Pozbyliśmy się potwora z doków i przyszliśmy po nagrodę. Wiedźmini? Odkąd to podróżujecie parami? Na samotnego Wiedźmina czyhają rozliczne niebezpieczeństwa, na przykład bandyci. Radzę spuścić stonu. Mów, gdzie znajdę Bertrama Taulera. Kogo? Zaufaj mi, Geralt, to ważne. Muszę się czegoś dowiedzieć. Nie znam żadnego Taulera. Bierzcie pieniądze za potwora i wypierdalać, zanim się zdenerwuje. Gdzie jest Bertram Tauler? Pytam po raz ostatni! Straże! Do ciemnicy z nimi! Ale chujowe miejsce wybrałem. No dobra, no i co? No i zabiłem strażników, tak? Teraz będę pewnie goniony przez tych wszystkich pozostałych. Albo nie będę miał w ogóle wstępu do... Nowigradu. Ale oczywiście to sobie pozbieramy. Jak żeby inaczej. Piąta esencja. Tere. Nie wiem, czy to dobry pomysł był. Tutaj nic nie ma. Tu też nie. No dobrze. Ja muszę w tę stronę pójść. Więcej z nim kłopotu niż z Ekimą. Tauler zniknął, przysięgam. Inni też, wiem tylko co z Wien. Zatem co z Wien? Teraz cięgiem pije w siedmiu kotach. No widzisz. To morderstwo było konieczne? Tak! Zaraz zjawi się tu więcej strażników. Chodźmy stąd, spotkamy się w siedmiu kotach i tam ci wszystko opowiem. W karczmie, w której przysiaduje Wien? Tak, do zobaczenia. No ciekawe to zadanie poboczne. Wiecie... Co jest piękne w tej grze? Piękne w tej grze jest to, że niekoniecznie musimy się poświęcać na wątek główny, a żeby być ciekawym, jak się rozwiąże dana rzecz, bądź dane zadanie, tak? Dobra, my sobie oczywiście jeszcze tutaj zeksplorujemy Perły Północy. Czekaj to. No! Aha, tam jest wyjście, nie, to nie. Nie ma nic ciekawego tutaj. O, jest jakiś ładny mieczyk. Sprawdźmy go, co to jest. To jest tak. Gorsze od mojego. Ale dobrze, hajs dodatkowy. Tu mamy no, standardowy miecz, to też. Dobra, spadamy stąd, bo tego i tak nie damy rady. A, dobra, olać to, jeszcze tutaj mamy. Tu wychodzimy, dobrze. Teraz pytanie, czy strażnicy będą wiedzieć, że to ja, czy nie? Co my tu w ogóle mamy? Nicę do kłębka. No jeszcze to zadanie nie jest skończone. Tak więc gdzie my... No, inaczej. No tak. Lewy sierpowy. Szybka podróż.
Kurt ma 7 kotów. Dobrze, że mam to odkryte. Spadamy stąd. No, no, no. Może zdążymy to zadanie zrobić jakoś tak w miarę szybko. Nie no, widzę, Rodańscy nic mi nie robią na razie, tak więc... Teraz czas na wyjaśnienia. Dlaczego zabiłeś Lunda i o co w tym wszystkim chodzi? Wolisz krótką czy długą wersję? Długą wersję. Chcę długą wersję. Kiedyś miałem przyjaciela. Nazywał się Aiden. Ty miałeś przyjaciela? Bardzo kurwa śmieszne. Poznaliśmy się, gdy wziąłem zlecenie na odczarowanie monstrum Zelander. Aiden wziął zlecenie na jego zabicie. Był wiedźminem ze szkoły Kota. Z tego co pamiętam, monstrum zostało w końcu pokonane. Tak, gdy wypruło flaki z mojego zleceniodawcy, została tylko jedna opcja. Jakoś dogadałem się z Aidenem, połączyliśmy siły, a zapłatą podzieliliśmy się po połowie. Potem pracowaliśmy wspólnie wiele razy. To był najlepszy człowiek, jakiego spotkałem. Wiesz, że cię lubię, ale nie dorastasz mu dopiero. No dzięki. I to naprawdę bardzo dziękuję. I co się z nim stało? Jakiś czas temu Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie książęcej córki. W grę wchodziła polityka, no i niechęć do szkoły Kota. Zapracowali sobie na nienawiść. W gruncie rzeczy stali się najemnymi zabójcami. Aiden taki nie był. W każdym razie na dworze księcia znaleźli się tacy, którzy woleliby, żeby nie doszło do odczarowania pierworodnej. Banda wyszkolonych zabójców zaskoczyła Aidena i go zamordowała. Wśród nich był nasz nadzorca. A Bertrand Tauler? Dowodził zabójcami. I to on zadał śmiertelny cios. Przykro mi z powodu twojego przyjaciela. Nie potrzebuję współczucia, tylko twojej pomocy. Musimy rozmówić się z Wien. Pewnie wypiła już dostatecznie dużo. Chodź. Wejścia raczej nie mamy, tak? Wien? Czego chcecie? Chcemy zobaczyć się z Bertramem Taulerem. A czemu miałabym wam pomóc? Mojemu przyjacielowi bardzo na tym zależy. A co ja będę z tego miała? Na początek zapłacę za twoje piwo, a potem zobaczymy, jak cenne są twoje informacje. Należałam do Hansy Taulera, ale kiedy to było? Wypadłam z obiegu i nie wiem, gdzie go szukać. A poza tym, on już nie trzyma z dawnymi kamratami. Na mieście mówią, że się zmienił. Tak słyszałam. Co to znaczy? Powiedziałeś, że Tauler się zmienił. Co miałeś na myśli? Zerwał wszystkie stare znajomości. Przestał zajmować się drobnymi zabójstwami. Zaszył się w jakiejś mysiej dziurze. Jak go znam, to teraz pewnie szykuje coś dużego. Kto jeszcze należał do bandy Taulera? Prócz mnie? Selize, Hammond i Lund. Ale oni rozeszli się na wszystkie strony świata. Selize do Tretogoru, Hammond na Skellige, a Lund... Lund nie żyje. Trafiła kosa na kamień. No to musicie gadać z Hammondem lub Selize. Czyli Skellige, albo to tamto, coś tam. Gdzie znajdziemy tę Selize? Powiodło się jej. Prowadzi burdel w Tretogorze. Taki dla bogaczy. Dziwki wyciągają z nich informacje, a ona nimi handluje. Jak się nazywa ten burdel? Czarna Livia. Selize zawsze miała zły gust. Potrzebujemy informacji o Hammondzie.
Kiedyś był prawą ręką Taulera. Gdy Hansa się rozpadła, wrócił na Faroe, skąd pochodzi. Teraz jest piratem. Nawet Jarlowie muszą traktować go z szacunkiem. A ty? Jaka jest twoja historia? Moje komando zostało rozbite, więc przyłączyłam się do Taulera. Nigdy nie traktowali mnie jak równej sobie. Ze 100 kroków trafiałam z łuku w wróble, lecz dla Taulera nie byłam dosyć dobra. Zawsze wolał tę pizdę Selizę. Uczestniczyłaś w zamordowaniu Wiedźmina Aidena? Może nie pamiętam. Zakochana w nim jest, na bank. Jesteś zadowolony? Jeśli ona nic nie wie, musimy pogadać z Hammondem i Selizę. Nie szukajcie Taulera. Jeśli zorientuje się, że depczecie mu po piętach, zabije was bez mrugnięcia okiem. Zobaczymy. Zaś co do ciebie. Chyba damy mu wolną rękę, nie? Rób co uważasz za słuszne, Lambert. Nie mam zamiaru moralizować. Rób co uważasz za słuszne. Od morderstwa z zimną krwią gorsza jest tylko hipokryzja. Konfidenci! Kapusie i rasiści! Wiene, co jest do kurwy nędzy? Przyszli mnie po mnie... Varen! Mówiłam, że w końcu ktoś przyjdzie! Nesę te art. Zaraza. Ratuj się, pomoże! No dobra, no. Czekajcie, bo muszę... Fuck! Ale im przyjebał. Musisz mi pomóc, Geralt. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Pójdź na Skellige i przyciśnij Hammonda. Ja pojadę do Tretogoru i spotkam się z Selizę. Jeszcze pogadajmy. Pogadajmy o tym. Nie. To jedna z tych poważnych sytuacji, kiedy nie zadajesz zbędnych pytań, tylko pomagasz przyjacielowi. Gdzie spotkamy się po powrocie? W karczmie nigdzie. Ruszam w drogę. Powodzenia. Masz siwe włosy jak moja babcia. Znów mnie łamie w kościach. No dobra, no to czyli tak czy inaczej się skończyło na tym, że... Ej, czemu ja jestem gdzieś tutaj? Gdzie w ogóle jestem? Odejdź, pizdo! No dobra. Okej, okay. Czyli to by było na tyle, jeśli chodzi o to zadanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zapraszam na następne odcinki, nie? Tak. Pozdrawiam. Hej, hej.